Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was na moim kanale, a dzisiaj w dzisiejszym Tech Newsie weźmiemy sobie na tablicę ceny laptopów z najnowszymi RTX-ami, z jakimi procesorami będą parowane, bo wyjątkowo mamy tu w całym spektrum, tym razem Ryzen, ale jaki model, tego dowiemy się później. No i witam Was w kolejnym Tech Newsie, tak? Mamy dzisiaj środę, zostało nam jeszcze dwa, może trzy dni Tech Newsa, ale zapowiadam, że być może w sobotę pokaże się jakiś teścik, więc Tech Newsem polecimy sobie do końca tygodnia, no a sobota i niedziela to filmy o innej tematyce, więc zostawcie suba, żeby nic Was nie ominęło. Wszystkich stałych widzów oczywiście przepraszam za ten off-top, dlatego bez zbędnego przedłużania przechodzimy do newsa. Skąd wziął się ten temat właściwie u mnie? Ano mianowicie z tego, że Nvidia wydała rekomendacje co do tego, w jakich laptopach, w jakich przedziałach cenowych będą sprzedawane nowe RTX-y, z jakimi będą parowane procesorami, no oraz oczywiście jakie inne rekomendacje co do tego Nvidia daje. Oczywiście ja Wam wrzucę wszystko na ekran, sam mam ściągę też na ekranie, natomiast teraz troszeczkę polecimy sobie z tego, co już mam w głowie. Ceny będą zaczynać się od 699 dolców za, uwaga, GTX-a 1650. No to jest taka pierwsza informacja, która niestety moim zdaniem jest całkiem nieciekawa, ponieważ w zestawieniu mamy 3060, która nie miała swojej premiery, ale mamy 1650, 1660, 1660 Ti, więc karty z architektury Turing. I tutaj miałam troszeczkę nadzieję, że oczywiście pojawią się już RTX 3050, 3050 Ti oprócz 3060 oczywiście, bo 3060, 3070 i 3080 oczywiście się pojawiają. Natomiast boli mnie faktycznie to, że na razie nie zobaczymy kart 3050 i 3050 Ti w laptopach, no bo to jest ten entry level do RTX-ów i fajnie byłoby, jakby Nvidia już w tych takich tańszych gamingowych rozwiązaniach zaproponowała właśnie ray tracing, zwłaszcza że te laptopy najczęściej mają rozdzielczość Full HD, więc tam nikt nie przeholuje, że ustawi sobie 4K, włączy ray tracing, a potem będzie płakał, jak mu to źle działa. Tutaj właśnie idealnym rozwiązaniem do laptopów z obrazem, z matrycą Full HD byłaby ta propozycja z ray tracingiem odpowiednia. Tak mi się przynajmniej wydaje i troszeczkę mnie boli, że jeszcze na to poczekamy. Prawdopodobnie cały rok, jak nie więcej, ponieważ no, został wydany taki plan już na przyszły rok, na pierwszą połowę przyszłego roku i on też nie uwzględnia premier mobilnych kart, laptopowych kart z serii 3050, 3050 Ti, ale mamy całe szczęście 3060. No i tak, ceny startują od 699 dolarów, to jest oczywiście cena rekomendowana przez Nvidia. Te ceny będą wyższe? To na pewno. Ale czy będą niższe? Tego nie wiem. Być może jakieś bardziej budżetowe konstrukcje, czy też producenci budżetowych konstrukcji pokuszą się o wypuszczenie laptopa z troszeczkę niższą ceną. Pamiętajcie, jeżeli mamy ceny podane w dolarach, tak? 699 dolarów, najbezpieczniejszym takim określaniem ceny końcowej jest przemnożenie tej ceny przez 5, więc w przypadku 699 to mamy 700 dolców razy 5, to jest bodajże 3,5 tysiąca. Dobrze liczę? No, jak źle, to mnie poprawcie w komentarzach, bo może źle policzyłem. Więc tak, dobrze policzyłem? Tak, dobrze policzyłem. To jest 3,5 tysiąca dolców, 3,5 tysiąca złotych, więc całkiem tanio i wydaje mi się, że karty właśnie z pokroju 1650 w laptopach za 3,5 tysiąca złotych, no to nie jest to jakiś szał, zważywszy, że desktopowa wersja tej karty kosztuje około 600 zł, tak? Później przejdę sobie oczywiście do porównania cen tych laptopów z desktopami. Jakie są plusy i minusy komputerów, jaki komputer mniej więcej moglibyśmy złożyć w danej cenie. Potem mamy 1660, który już kosztuje nas prawie 900 dolarów, bo mamy to, nie, 800 dolarów, jest to 1650 Ti, więc nawet nie 1660. Potem mamy 1660 Ti, więc nie mamy zwykłej wersji, za 900 dolarów, więc jest to 4,5 tysiąca złotych i za tysiaczka mamy, czyli około 5000 złotych mamy pierwszą kartę
z najnowszej serii RTX. 5000 zł to jest rekomendowana cena. Oczywiście Nvidia też tu rekomenduje, żeby łączyć to z Ryzenem 5 i ewentualnie z i5. I jeszcze ilość pamięci RAM. Tutaj nie mamy podanej, jaką rekomendują pamięć RAM, chyba że mamy. Tak, 8-16 GB i rekomendują też już ekran Full HD z odświeżaniem minimum 120 Hz. Cóż, ja osobiście mam nadzieję i widziałem już gdzieś takiego newsa, że jakiś producent wypuścił pierwszego laptopa z ekranem 440p o odświeżaniu 144 Hz. Dziwi mnie, że właśnie producenci laptopów stronią od rozdzielczości 1440p. Moim zdaniem powinna być to aktualnie jedna z bardziej popularnych rozdzielczości, jeżeli chodzi o laptopy gamingowe właśnie w takim średnim segmencie. Bo rozumiem, niski segment tam jak najbardziej, zostańmy jeszcze przy Full HD, ale średni segment tutaj 440p powinno już wkraczać i mam nadzieję, że właśnie ten rok 2021 będzie takim rokiem, gdzie to 1440p do laptopów już wejdzie, czy to z odświeżaniem 60 Hz, czy 120, czy 140. 240 na laptopie moim zdaniem jest lekką przesadą, ponieważ 240 mamy do rozgrywek już półprofesjonalnych. A jaki półprofesjonalista rozgrywa mecze ligowe w odświeżaniu 240 Hz na laptopie? Oczywiście, zgadzam się też ze stwierdzeniem, że wiele osób bardzo lubi płynny obraz, bardzo lubi odświeżanie 240 Hz nawet na pulpicie. I jest dużo fanów takiego wysokiego odświeżania i dla nich taka propozycja jest idealna. Dlatego no też fajnie, że producenci coś takiego proponują. Oczywiście im lepszy, im szerszy wybór, tym lepiej dla nas konsumentów, mogą producenci trafić w każdy gust. Mój gust osobiście jest taki, że ja jednak bym wolał 1440p, no i na przykład 120 Hz to byłoby dla mnie lepsze niż Full HD 240 Hz. Jakie jest Wasze zdanie? Oczywiście piszcie w komentarzach, będziemy sobie tam dyskutować. No i przechodzimy do tych już wyższych modeli 3070 i 3080. 3070 już jest rekomendacja, żeby parować ją z i7 i Ryzenem 7. Po raz pierwszy, ponieważ jeżeli chodzi o Turinga 2070 i 2080 mobilne, rekomendacja Nvidia była taka, żeby parowane były tylko z i7-kami. Nie było rekomendacji, jeżeli chodzi o Ryzeny. Ryzeny w tych topowych propozycjach od Nvidia no nie były rekomendowane. Nie wiem, jak to jest, czy ta rekomendacja jest wiążąca, to znaczy producent, czyli Nvidia nie życzy sobie, żeby na przykład producent laptopa sparował wtedy ich kartę graficzną razem z procesorem Ryzen i jest to zabronione na sztywno, czy po prostu jest to luźna rekomendacja na zasadzie hej, wrzucajcie tam tylko i7-ki, no ale w tym roku już nie musimy mieć takich dywagacji, ponieważ rekomendowane są zarówno i7-ki, jak i Ryzeny 7, czemu ciężko się dziwić, patrząc na wydajność Ryzenów 7. Oczywiście to prawdopodobnie będą nowe Ryzeny 7 serii 5000 i też nowe i7-ki z serii 11, czyli już te w 10-nanometrowym procesie. 11 generacja Tiger Lake, no to są właściwie Rocket Lake, ale nie wiem, czy to czasami nie jest jeszcze ta wersja laptopowa, nie nazywa się Tiger Lake, bo wiemy, że desktopowa wersja 11 generacja będzie nazywać się Rocket Lake. Tutaj rekomendowane też są ekrany minimum Full HD z odświeżaniem 120 Hz, ale moim zdaniem no wrzucenie ekranu z Full HD dla karty 3070, oczywiście nie wiemy, jaka będzie wydajność, ale patrząc w przeszłość, te karty bardzo dobrze radziły sobie z... Była ta wydajność niewiele słabsza od wydajności desktopowej, więc wrzucenie 3070 i 3080 do laptopa i sparowanie tego z ekranem Full HD nie ma sensu moim zdaniem. To jest strzał w stopę. Chyba że faktycznie wtedy wrzucimy ten ekran 240 Hz i uderzymy właśnie w grupę docelową, jaką są ludzie, którzy są fanami dużej częstotliwości odświeżania ekranu. Wtedy okej, to jest dla mnie zrozumiałe. Natomiast 120 Hz Full HD to jest gigantyczny, niewykorzystany potencjał laptopa gamingowego. No podobnie, że już nie wspomnę o 3080. Mam nadzieję, że tutaj producenci to będzie minimum 1440p 120 Hz albo ekrany 4K. Zapytacie, 4K, 15 cali, czy to ma sens? Ano moim zdaniem ma to całkiem sens. Oczywiście na większym ekranie czy też telewizorze taka rozdzielczość robi dużo, dużo lepszą robotę. Natomiast jeżeli ktoś pracuje w jakiś sposób kreatywnie, na przykład montuje filmy,
co ma sens posiadanie takiego laptopa do montażu filmów, ponieważ część osób musi być mobilna. Na przykład ja wyjeżdżając chciałbym mieć jakiegoś laptopa, żeby móc dla Was cały czas te filmy robić. Całe szczęście albo nieszczęście, na razie nigdzie nie wyjeżdżam, natomiast takowego laptopa nie posiadam i jak przyjdzie gdzieś wyjechać, to będzie problem, ale mam nadzieję, że jakoś go rozwiążę. Natomiast tutaj 4K daje bardzo fajną przestrzeń roboczą, dużo więcej mamy tej przestrzeni, tych rzeczy możemy upchnąć na ekranie. Podobnie jest z grami, no jak widzicie w telefonach mamy powyżej Full HD rozdzielczość, a jak mały jest ekran. Dlaczego? No bo jednak trzymamy go blisko twarzy i ta szczegółowość pomaga nam, żeby to wszystko było dużo gładsze i nie było widać żadnych ostrych krawędzi czy też pikseli. Z laptopem też siedzimy bliżej, ponieważ korzystając z klawiatury laptopowej mamy go na wysięg ręki, a nie tak jak w przypadku wersji desktopowej. Oczywiście możemy też to mieć w takiej samej odległości, ale tutaj nas jednak, jeżeli korzystamy z klawiatury laptopa, limituje jest on na wyciągnięcie ręki, czyli nie będzie nigdy dalej, tak? Może być bliżej, ale nie będzie dalej. I tutaj, jeżeli mamy wyższą szczegółowość, bardziej ostre krawędzie, czyli nie mamy poszarpanych krawędzi, nie mamy pikselozy, to zawsze jest na plus. To oczywiście ekrany w telefonach się sprawdzają, więc w laptopach moim zdaniem też się będą sprawdzać. Wysoka rozdzielczość robi niesamowitą robotę, nawet w takim pracy w przeglądarce, czy na pulpicie, czy w jakichś programach, to wszystko jest takie ostre i tutaj ja jestem zwolennikiem wysokiej rozdzielczości, zwłaszcza jeżeli za grafikę ma odpowiadać RTX 3080. Natomiast za takie laptopy zapłacimy już $1999, czyli powyżej 10 tysięcy złotych, co jest oczywiście standardem, jeżeli chodzi o laptopy, że tyle dopłacamy. Natomiast wiele osób mówi, hej, laptop to są źle wydane pieniądze z tego względu, że mamy tańszy komputer za tym. No i oczywiście trzeba sobie rozgraniczyć, w jaką grupę docelową celujemy, jaką grupą docelową my tak naprawdę jesteśmy, do czego nam ten sprzęt jest potrzebny. Ja na przykład sam wymieniłem swojego pierwszego desktopa, na którego ciężko zbierałem, za laptopa, idąc na studia, bo wydawało mi się, że będzie mi potrzebny. Natomiast fakt faktem był taki, że ten laptop cały czas stał w jednym miejscu i to był błąd. Okazało się, że wydawało mi się, że potrzebuję laptopa, a tak naprawdę go nie potrzebowałem, desktop byłby lepszym rozwiązaniem. I teraz, jeżeli często podróżujecie, wyjeżdżacie, laptop oczywiście jest jak najbardziej dla Was. Natomiast jeżeli wiecie, że siedzicie w domu, jeżeli laptop stoi przez 90% czasu w jednym miejscu, bo ja posiadając desktopa też bym chciał mieć laptopa. Czasami są takie sytuacje, że laptop by się przydał i wtedy jak najbardziej czuję taką potrzebę i czuję jego brak. Natomiast przez znaczną większość czasu desktop w zupełności jest dla mnie wystarczający. Oczywiście ktoś może mieć komfort i zakupić oba takie urządzenia, ale wróćmy. Jeżeli przez 95%, 90% albo nawet 99% czasu ten laptop będzie używany jako urządzenie stacjonarne, radziłbym zakupić komputer stacjonarny ze względu na kilka rzeczy. Po pierwsze, komfort korzystania z ekranu. Komfort, który jest większy, ma wyższą rozdzielczość, więc na pewno te gry będą lepiej odbierane. Ale jeżeli ktoś z Was czuje potrzebę mobilnego laptopa, to chciałbym Was uspokoić. De facto do laptopa tak dużo się nie dopłaca. Weźmy sobie tą propozycję, załóżmy za 10 tysięcy złotych z RTX-em 3080. Ile kosztuje obecnie RTX 3080? Wyceniony jest na 3,5 tysiąca złotych, natomiast kosztuje około 4 tysięcy złotych, ale zostawmy tą wycenę, tą początkową, bo oczywiście laptopy na tych nowych RTX-ach też będą po zawyżonej cenie, na pewno nie będą za 10 tysięcy złotych, tylko na przykład za 12, 13, 15, 20. Z desktopami też tak mamy, ale rozważamy tą najtańszą propozycję. Komputer 3,5 tysiąca za kartę graficzną, do tego dobry procesor minimum i7 albo Ryzen 7, to jest cena od 1700 do 2000 zł, załóżmy, że ktoś bierze nawet i9, więc policzmy za procesor 2000 zł, to już mamy 5,5 tysiąca zł. Do tego dorzućmy sobie 16 GB dobrych kostek. Możemy wziąć 32, ale weźmy 16, bo to do gier na razie jest wystarczające. To jest 500 zł, więc mamy już 6000 zł. Do tego dobra płyta główna, to jest minimum 800 zł, tak?
Więc to już mamy 6800, jeżeli dobrze liczę. Do tego dorzućmy sobie dobry dysk, najlepiej 1 tera, bo już teraz to się bardzo szybko zapycha. No i mamy 7300 zł. Został zasilacz, obudowa i chłodzenie, więc załóżmy, że zrobimy budżetowe zestawienie i wydamy na to 700 zł, ale raczej w większości kupimy coś lepszego, więc wydamy za to 1000 albo i nawet więcej złotych, ponieważ dobry zasilacz do takiego zestawu to jest minimum 400 zł, to jest Silentium PC, ten taki 750W z certyfikatem Gold. Dobrze, że to nie jest sponsorowane, bo jakbym tak zapomniał nazwy, to by była lipa. Natomiast to jest takie minimum i on kosztuje 430 zł, więc około 500 za dobry zasilacz, 500 za dobrą obudowę i 500 za dobre chłodzenie. Można tą cenę obniżyć i poskładać za 1000, zgadzam się, natomiast liczmy 1500 i to już jest około 9000 zł. Do tego monitor, klawiatura i myszka, więc już mamy ponad 10000 zł za desktop, za to samo, co proponuje laptop, bo laptop ma zawarty w sobie ekran, klawiaturę i myszkę. Oczywiście klawiatura często może być gorszej jakości, myszkę też musimy dokupić, żeby komfortowo grać. No i ekran jest mniejszy i często o gorszych parametrach jak to, co dostajemy do komputera. Więc to nie jest tak, że dopłacamy bardzo dużo do laptopa. Oczywiście przy takim optymistycznym założeniu, że faktycznie te laptopy z 3080 będą tyle kosztować, bo mogą kosztować dużo, dużo więcej, 15, 16, 20 tysięcy złotych. To oczywiście o tym przekonamy się, jak one wyjdą. No cóż, najważniejszą konkluzją tego odcinka jest to, że mamy już Ryzeny w tych topowych propozycjach od NVIDIA. Swoją drogą jeszcze taka ciekawa anegdota, bo zobaczyłem ten artykuł na Video Cards, stąd go też wziąłem, przygotowałem się do niego i w międzyczasie wyskoczyło mi powiadomienie z IT Hardware. Swoją drogą polecam portal, naprawdę bardzo ciekawe artykuły piszą. Z tym samym artykułem, no to wszedłem zobaczyć, co też nasz moi koledzy Polacy napisali. I tam była fajny przykład, że to będą pierwsze karty od 4 lat NVIDIA laptopowe, które będą miały znacząco niższy proces technologiczny. I tutaj oczywiście mogę się mylić, ale tam było coś takiego, że poprzednia generacja, bodajże to była seria 1000, była w 16 nanometrach, następna była w 12 nanometrach, czyli Turing. I tutaj twórca artykułu dopisał, że tak naprawdę było to przypudrowane 16 nanometrów. No a teraz mamy 8 nanometrów. I jakbym nie liczył, oczywiście to się może zupełnie inaczej skalować, ale między 16 a 12 jest 4 nanometry różnicy, a między 12 a 8 też jest 4 nanometry różnicy. I te 4 nanometry, owszem, zgodzę się, że zejście z 12 na 8 daje nam lepszy efekt, natomiast nie można powiedzieć, że 16-12 to jest pudrowane, a 12-8 no to już jest duża różnica. Prawda jest taka, że liczy się wydajność energetyczna, pobór prądu i efektywna moc w przeliczeniu. Akurat w laptopach ma to ogromne znaczenie. Moc w przeliczeniu na wat. Chociaż powiem Wam szczerze, granie na baterii w laptopie to jest no godzina max, dwie i bateria leży i już nie żyje, ponieważ no, tyle prądu to bierze, więc de facto laptop do gier to jest takie urządzenie, które bierzemy, przemieszczamy się z nim w inne miejsce, tam go podpinamy i gramy i potem znowu w inne miejsce i znowu w inne miejsce. Natomiast czy będzie nam się to opłacić, jeżeli chodzi o taki zakup w przyszłym roku, gdzie i tak wszyscy siedzimy w domu? Pewnie tak, no dla studentów, dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę, dla osób, które dużo podróżują, a chcą mieć jakby mobilne centrum rozgrywki zawsze przy sobie, no to jak najbardziej laptopy są spoko rozwiązaniem. Kurde, jak ja długo gadam. Dlatego dziękuję Wam wszystkim, którzy wytrzymaliście do tego momentu. Fajnie, że mamy Ryzeny już w tej najwyższej propozycji, że nie mamy tutaj takiej stygmatyzacji. Ryzen też mogą być parowane z najwydajniejszymi RTX-ami. No i szkoda, że nie mamy kart 3050 i 3050 Ti jako tej budżetowej propozycji. To mnie trochę boli. Mam nadzieję, że to się zmieni po premierze, że Nvidia wyda nową rekomendację i te laptopy zaczną się pojawiać już w przyszłym roku i nie będziemy musieli czekać do roku 2022, żeby zobaczyć laptopy z takimi kartami. Dziękuję bardzo. Bardzo Wam dziękuję. 20 minut, jak ktoś wytrzymał, to jesteś moim mistrzem i moim ziomkiem. Widzimy się jutro w kolejnym filmie o 17:45. Jak co dzień do końca świata i jeden dzień dłużej.
Cześć!